Cześć, nazywam się Martyna Rap i zapraszam znowu po raz kolejny, myślę już chyba trzeci trening, taki dosyć mocny, także musicie przygotować sobie zgrzewkę wody, no chyba, że nie macie siły, no to coś, co jest ciężkiego, przez co można przeskoczyć i przez co można dźwignąć. Ja przygotowałam piłkę, mam też takie rzeczy w domu, w związku z tym myślę, że trzeba je wykorzystywać, jeżeli to macie, a jeżeli nie, to zgrzewka małej lub dużej wody. Dacie radę, na pewno. Zaczynamy od rozgrzewki. Marsz. Energiczne ruchy, jak zawsze, tak żeby temperatura ciała wzrosła. I w marszu ręce obie. Góra i ściągamy. Dwa, ściągamy. Trzy, ściągamy. Cztery, jeszcze cztery razy. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, kolana. 8 razy 7, 6, 5, 4, 3, 2 i jeszcze 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wznosy nóg do przodu na zmianę, prosta. Jeszcze. Przeciwna ręka sięga do stopy, kolano może być oczywiście lekko ugięte. Jeszcze 4, 3, 2, ramiona w tył. Na zmianę, kolana lekko ugiąć, jeszcze chwilę, obie ręce, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, biodra w jedną stronę, kolana lekko ugięte, jeszcze 4, 3, 2, 1, w drugą stronę, 5 krążeń, 4, 3, 2, jeden, skłony. Większy rozkrok, kolana znowu mogą być lekko ugięte, jak ciągnie za mocno z tyłu po poprzednich treningach. Jeszcze 4, 3, 2 i jeszcze raz. Palce ciut na zewnątrz, szerzej niż stopy, stopy szerzej niż biodra, barki i 8 przysiadów, tak żeby zrobić padnij, powstań dzisiaj. Tak jest, jeszcze. Chyba 4, 3, jak będzie jeden więcej nie szkodzi, lepiej dla Was. Super i pełny przysiad, ręce w górę, przysiad podparty. 8 razy, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jeszcze chwilę, bieg w miejscu, tak jest, na samych palcach. Pięty dochodzą nad podłogę, na samych paluszkach. Cały czas ręce pracują. Jeszcze chwilę. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i jeszcze przeskoki na boki. Raz, dwa. Tak jest. Na palcach. Pięty dochodzą nad samą podłogę. Jeszcze całe ciało pomaga. Fajnie. I jeszcze na koniec ramiona do przodu, na zmianę, kolana znowu lekko ugięte, krążenia i obie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, super. Jesteśmy po rozgrzewce. Przygotować sobie zgrzewkę wody, tak żeby można przeskoki bokiem przez nią robić, ale najpierw robimy 10 razy padnij, powstań. Próbujemy z jednej strony. Przesunę sobie piłkę. Ja robię to z przysiadu oczywiście, tak żeby na całe stopy wracać. Zejście klatką piersiową, wyjście w górę. Drugi raz. Trzeci raz. W razie czego mniej możecie zrobić. Czwarty. Jeszcze trochę. Piąty. Wyskok w górę. Szósty. Siódmy. Ósmy. To jeszcze jest dobra rozgrzewka również. Dziewiąty raz. Wyskok w górę. I dziesiąty. Udało się. Chwilę się rozluźnić. Przeskoki obu nóż.
Może być mała zgrzewka, może być po prostu jakaś przeszkoda, ale potem ten ciężar Wam będzie potrzebny. Zamach mocno i hop. Raz jedna, raz druga strona. 10 razy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli jest trudno, przeskakujemy jedną nogą. Raz jedna, raz druga strona, bądź przechodzimy. Trochę żeśmy się uspokoili, martwy ciąg. Podchodzimy do ciężaru, plecy proste, łopatki ściągnięte. 10 razy martwy. Wyprost i opuszczamy ciężar. Wyprost i opuszczamy ciężar. Trzeci, czwarty, wydech do góry. Wydech i wdech. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Od razu podnosimy ciężar, łokcie pod ciężar, plecy wyprostowane, kolana można lekko ugiąć, żeby wypchnąć ciężar nad barki, czyli shoulder pressy. Wyprost, czyli wyciskanie nad głowę. Wydech i wdech. Trzeci raz, czwarty, piąty, szósty, lekko półprzysiad i wypchnięcie. Siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty raz. Tak jest. Schodzimy na dół. Sit-upy. Możecie zostawić szeroko nogi rozstawione. Ciężar. Bierzemy tą zgrzewkę blisko brzucha, łokcie ugięte i przechodzimy do leżenia. Przenosimy ciężar za głowę i wychodzimy w przód. 10 razy. Raz. I ręce pierwsze. Dwa. Potem plecy, ręce na koniec. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Łokcie ugięte cały czas, wydech, góra. Dziewiąty. Ostatni raz. Dziesiąty. Super. To jest nasze 5 ćwiczeń, które musicie zrobić teraz troszeczkę szybciej. Zróbmy teraz o 2 mniej. 8 razy. Padnij, powstań. Raz. Dwa. Wyprost całego ciała, klaśnięcie za głową. Trzy. Wydech, góra. Cztery. Wydech. 5 i 6 i 7, 8, ostatni raz, przeskoki, tylko 8 razy, łatwiejsza wersja, trudniejsza, jak wolisz, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Martwy ciąg. Plecy proste. Podchodzimy do ciężaru. Ciężar pomiędzy stopami. Łopatki ściągnięte. Wydech góra. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Mamy 8. Dobrze mówię? Chyba tak. Nie, 2, 1. Jeszcze 2, ale mnie oszukujecie naprawdę. Ostatni raz. Czy zaczęłam od 8 w dół? Oczywiste to jest. Shoulder press do góry. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ostatni raz. Wydech góra. Udało się. Pięknie. Schodzimy do leżenia. I kręg po kręgu. Wydech góra. Raz. Sit-up. Dwa i wdech do góry, wydech w górę, wdech i wydech, jeszcze cztery i wydech, trzy i wdech, wydech, dwa, ostatni raz, świetnie, mamy to, schodzimy w dół, czyli 6 razy padnij, powstań i raz, hopa, dwa,
Hopa. 3. Liczcie ze mną, liczcie. Do góry. 4. Żeby nie było za dużo. 5. I 6. Dopiero tu powinnam powiedzieć 6 tak naprawdę. Przeskoki 6 razy. Ręce pomagają. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy to. Martwy ciąg. Plecy proste. Łopatki ściągnięte i 6. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6. Mamy. Super. Do góry. Shoulder pressy. Wydech i wdech. 2, 3, 4, 5 i 6. Jest. I przechodzimy do leżenia. Wdech i wydech. Skłon. 1 raz. 2, 3, 4, 5 i 6. Pięknie. Ile razy teraz robimy? 4. Świetnie. Padnij, powstań. Najgorsze, ale wszystkie mięśnie tu pracują. I 1, 2, 3, 4. Mamy zrobione. Przeskoki. Wasz ciężar nie będzie odchodził ode mnie na pewno. I chyba, że macie piłkę. 1, 2, 3, 4. Mamy martwy ciąg. Plecy wyprostowane i jedziemy. Wydech i wdech. Mocno pośladki spiąć. I 3 i 4. Piłka pod brodę, łokcie pod brodę. 4 razy. Shoulder press. 2, 3, 4. Ostatnie ćwiczenie. Stapy 4 razy. I wydech. I wdech. 2 i 3. Super. I 4. Ile razy robimy teraz? Tylko 2. Super. Gotowi? Padnij, powstań. I całe stopy. 1. Jak da radę, całe stopy. 2. Przeskoki. Najlepiej obunóż. Hop. Hop. Martwy ciąg. Plecy proste. Wydech. I wydech. I hopa. Wydech, wyprosty. Wydech. Do leżenia. Zamach i wydech. I wydech. Super. Słuchajcie, to wszystko teraz możecie zrobić do góry oczywiście. Mam nadzieję, że sami to zrobicie, jeżeli jeszcze nie jesteście zmęczeni. Ale na koniec, jeszcze ze mną, jeszcze teraz. Robimy wszystko po 1 raz. Wszystko będzie połączone. Czyli najpierw padnij, powstań. Hop. Przeskok. Jest. Nie trzeba skakać do góry, można tylko przeskoczyć. Już 2 ćwiczenia mamy. Połączone. Martwy. I już jest taki clean and jerk. I od razu do leżenia. Za głowę wracamy. Podnosimy się. Jedziemy znowu 1 raz. Wszystko. Hop. Tu może być zamiast wyskoku w górę od razu przeskok. Martwy. Albo już clean and jerk, czyli plecy proste. Podnosimy ciężar. Wyciskamy. Dół. Schodzę na dół. Mogę nawet tej piłki nie zostawiać na podłodze. 3. seria. Padnij, powstań. Z przeskokiem od razu przez piłkę. Hop. Clean and jerk. Wyjście w górę i od razu stąd. Mogę się przyturlać na plecy. Jak ktoś się sprawny. 3 razy mamy zrobione. Ok. 4. Przeskok. Hopa. Clean and jerk już tu wychodzi. Wyjście w górę i od razu. Nie rozstaję się z ciężarem. Zobaczcie, dalej mogę się nie rozstawać z ciężarem. Jak nie mam dużego ciężaru. Dopiero go rzucam przy
Padnij, powstań, ostatni raz. Piąty. Plecy proste. Wyjście w górę. I tył, przód. Pięknie. I teraz wszystko robicie. Dwa. Potem cztery. Potem sześć. I na końcu osiem. Zgadza się? A ja już zapraszam Was na rozciąganie. Jak się czujecie po tym treningu? Moim zdaniem ja już mam dość, ale jeszcze mi brakuje. Brakuje mi to tego wejścia do góry. Także Wy robicie. Jeszcze raz, jak skończycie ze mną tę serię, możecie chwilę odpocząć, pół minuty, 45 sekund, nawet minutę i zacząć wszystko 2, 4, 6 do 8 albo nawet do 10, tak jak ja zaczęłam. Ok? Super. Rozluźnijcie się na chwilę. Wdech. Wyciągnąć się. Wydech. Ok. Stopy złączyć. Kolana lekko ugięte. Obejmujemy. Uda. Okrągłe plecy. Broda idzie do mostka. Starajcie się dążyć łopatkami do sufitu, tak żeby rozciągnąć grzbiet. Brzuch wciągnięty. Oddychamy. Tak jest. Wyjście w górę. Zostajemy teraz w górze. Starajcie się utrzymać proste nogi, jak to możliwe. Skręt ze skłonem. Przeciwne ucho idzie do kolana. Zatrzymujemy się na chwilę. Oddychamy swobodnie. Na chwilę wyprost kręg po kręgu w górę. Tak jest. I znowu druga strona. Ucho idzie do przeciwnego kolana. Złapać za kostkę albo za łydkę, albo ciut wyżej. Delikatnie przyciągać, bez krótkich ruchów, tylko co 2-3 oddechy możecie pogłębiać ruch, czyli mocniej przyciągać przeciwny bark i ucho do nogi. Wracamy do środka i wdech z wydechem, kręg po kręgu w górę. Super. Połóżcie się na chwilę, usiądźcie właściwie na jednym biodrze, pięta do pośladka, ściągamy piętę nisko, tak, żeby rozciągnąć z przodu udo, kolano opuszczone za stopą. Prostować plecy. Super, zostawcie sobie stopę za pośladkiem. Skłon, wyciągnąć mocno jeden bok. Oddychamy. Pięknie. I druga strona. Zmieniamy. Pięta do pośladka, niska sobie zejść. Chwilę odpocząć. Na pewno od ta seria rosnąca zmęczy Was tak samo jak ta seria. Niech będzie tak trochę dyszeć jak ja. Ale już temperatura spada. Już jest lepiej. Super. Opuśćcie sobie nogę i skłon wyciągnąć bok jak najmocniej. Oddychamy. Pięknie. I nogi do przodu. Starajcie się sięgnąć do stóp. Kolana mogą być lekko ugięte i okrągłe plecy. Jeżeli da radę, prostujemy kolana, przyciągamy czoło w kierunku kolan. Oddychamy. Powolutku góra. Super, podnosimy się. No i moi drodzy, zapraszam na kolejny trening. Mam nadzieję, że nie zapomnicie zrobić od jednego, to już nie, ale od dwóch do 10. Trzymajcie się. Do zobaczenia.